wyjeżdżamy na górę Certowską z naszymi gośćmi Kacper Rogowski i Adam Strzelec. Opowiedzcie, chłopaki, jak się podoba na obozie? Jest bardzo przyjemnie, sympatycznie. Fajne treningi, fajne zjazdy. Dzięki temu obozowi nauczyłem się jeździć na narda w końcu. Wcześniej nie umiałem. Ogólnie bardzo pozytywnie. Jak się podobają szusy narciarskie? Bo to twój debiut. No tak, no myślę, że jak na pierwszy raz idziemy już w miarę dosyć dobrze, a trasa jest okej, zjazd jest w miarę fajny. Kacper tak cichutko tam z tyłu siedzi. Mam coś powiedzieć? Czy obóz ogólnie fajny, jest okazja do poznania się bardziej z tymi starszymi zawodnikami, z trenerem. No, same zjazdy, no super, dawno nie byłem, teraz jest okazja, żeby sobie przypomnieć, jak się jeździ na snowboardzie, na desce. Trasy są fajnie przygotowane, pogoda też nie jest zła, także jest okej. Jakbyś miał taką 3-letnią przerwę w jeździe na żużlu, to byś wsiadł i byś jechał bez żadnego problemu? No nie wiem, przejechać 4 kółka może bym przejechał, ale w jakim to by było stylu i z jego prędkością, no to nie wiem. No na desce jakoś udało się powrócić do tej dawnej formy sprzed 3 lat. Powiedzcie, chłopaki, jak wam się podobają zajęcia prowadzone przez trenera Ciślaka? Bardzo, bardzo fajne. To znaczy, no ten obóz jest taki bardziej, ten kondycja to robimy na tych biegówkach, a tutaj to jest bardziej taki odpoczynek, relaks. No trochę też tam pracuje całe ciało, ale to jest bardziej takie na odpoczynek te zjazdy. No a te narty biegowe myślę, że to jest dobry pomysł i dobra rzecz, bo pracują w sumie wszystkie partie mięśni, na pewno się to przyda. W trakcie tutaj takich spotkań między zjazdami zasłuchani jesteście w starszych kolegów. Powiedzcie, to pomoże trochę w zebraniu jeszcze większego doświadczenia? Na pewno. Jakieś tam historie, jakieś swoje doświadczenia mówią. A my słuchamy i analizujemy i na pewno przyda się w przyszłości. Kacper, jak to u Ciebie jest? No myślę, że to tak samo jak Ale, że te jakieś tam, jak siedzimy przy stole, przy kolacji i starsi zawodnicy opowiadają, jak to było kiedyś i opowiadają o tym, jak jeżdżą, no to na pewno wyciągniemy jakieś wnioski z tego i jakoś na pewno nam się to przyda podczas jazdy i podczas trwania sezonu. A powiedzcie, jakieś może tajemnice z waszego pokoju, coś może się dzieje wtedy, kiedy światła gasną i wyłączone są wszystkie aparaty i kamery? No to wydłużne. Myślę, że wielkich tajemnic nie ma, bo jak gasną światła, to tylko przykładamy głowę do podróży, że tutaj część od razu zasypiamy. W pierwszym dniu było, wyszliśmy sobie na miasto, tam na zjeść w restauracji, a tak teraz to raczej nikt nie ma siły na to, żeby jakieś tam... Tylko wczoraj jeszcze byliśmy oczywiście u Piotra Protasiewicza, 4 minuty po północy złożyć mu życzenia. Myślę, że ucieszył się, był zadowolony, dostał kabonosy w prezencie. No i było śmiesznie, sympatycznie, podziękował nam i wróciliśmy do swoich łóżek. A słyszałem, że podczas tej pierwszego spotkania zapoznawczego mieliście jakieś zadanie do wykonania. Co to było? No tak, no. Mieliśmy o tym nie mówić, ale chyba jak powiem, się nic strasznego nie stanie. Rafał Dowrócki nam tam przygotował miksturkę do wypicia. Składało się to z dużej ilości pieprzu, soli i magii. I nic więcej. To mieliśmy po prostu łyknąć. No, Kacprawi się udało, mi niestety nie. Po prostu wróciło wszystko. No, ale myślę, że chyba i tak mimo wszystko było zaliczony chrzest. Przyjeżdżamy właśnie koło skoczni narciarskiej w Harachowie. Powiecie, chłopaki, jak tak spojrzycie na tą wysokość i odległość, to chyba respekt dla zawodników jest jeszcze większy, dla Adama, Małysza między innymi. Jasne, że tak. Nigdy się nie interesowałem skokami tak naprawdę. W telewizji jedynie oglądałem. To nie robiło tak na mnie takiego wrażenia, ale teraz jak widzę na żywo, jaka to jest wielkość tego wszystkiego, to naprawdę dziwię się, że ktoś się w ogóle odważył wskoczyć z takiego czegoś. Naprawdę, coś niesamowitego. Na koniec jakieś może pozdrowienia dla kibiców? No oczywiście, no pozdrawiamy wszystkich kibiców, wszystkich, którzy nas oglądają, śledzą to, co tutaj robimy. I nie tylko, a ogólnie wszystkich serdecznie pozdrawiam.